Co? Co? Kroks nagrywa odcinek subsistence? Jak do tego doszło, nie wiem. Dzień dobry, witam wszystkich moi, drob, moich drogich widzów, którzy czekali, pytali, czy będzie subsistence. Jest, proszę państwa, jest. Bardzo mi miło powitać. Przede wszystkim, dobre informacje są takie, że nam się pomidory tutaj zrobiły. Ja sobie te pomidory na początek odcinka zbierę. Pomidorów, tak mówiąc, bardzo szczerze potrzebujemy bardzo. Przepraszam bardzo, czy to jeszcze nie wyrosło? Aha, to jeszcze nie wyrosło, czyli na dwa pomidory czekamy. Hmm. To nie są dobre informacje, bo to powoduje, że mamy tutaj małą obwałkę. Teraz tak, uzyskać nasiona, ile tu mamy miejsc? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli moglibyśmy uzyskać nasion tyle i tyle. I teraz y, zasadzić to sobie elegancko i poczekać, aż to wyrośnie po prostu. No trudno, trochę spierdzieliłem. Mm. Ale pomidorków musimy mieć. Pomidorków musimy mieć. Czekajcie, gdzie mam żarełko? Żarełko mam tutaj. No i te pomidory i te pomidory, jest ich coraz więcej. Bardzo się z tego powodu cieszę. No przede wszystkim będę musiał tu zrobić myk z bawełną, czyli tej bawełny będzie dużo. Problem jest taki, że jak mam bawełnę i ona mi już tutaj, że tak powiem, wyrośnie, to nie ma możliwości, żeby bawełnę uzyskać z niej nasiona. I to jest słabe, tak mi się wydaje, więc średnio. Druga rzecz, którą chciałbym zrobić, moi mili, moi kochani, moi fan. To będzie coś takiego jak piekarnik. No i piekarnik to będzie, powiedzmy, że cel na dzisiejszy odcinek. Czy co czy, 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 czy ja musiałbym zrobić? Musiałbym zrobić tego tutaj. Pytanie, czy my będziemy mieli na tyle? Będziemy mieli na tyle. Właśnie, czekajcie. Raz, dwa, trzy. I pytanie, czy my mamy coś tutaj takiego jak to? Nie. Trzy, cztery, 5, 6. Dobra, trochę tego zużyliśmy, ale nie jest źle. Mamy tego dosyć sporo. No tak, wrzucę to tutaj, to zrobię tak, to zrobię tak, to zrobię tak. Elegancko. Tutaj żelaza się powinno jeszcze troszeczkę robić. Mamy dwa wytrychy, więc na to nie narzekam. Mamy strzały, lepsze strzały też będziemy musieli robić. No i niestety, teraz będziemy musieli zbierać. Teraz będziemy musieli zbierać przede wszystkim energię. A drugą sprawą, którą będziemy musieli zbierać, to jest, moi mili, moi kochani, masa. Bo bez masy żeśmy, byśmy tutaj nic nie uczynili i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tutaj mamy oczywiście bardzo dużo tego popiołu, więc elegancko do jakichś upraw i tak dalej. To wszystko jest jak najbardziej potrzebne. Tutaj jest kolejny pomidor, z którego na pewno uzyskamy jedno nasiono, które od razu zasadzimy. No i czekamy na jeszcze jednego pomidora, który się tutaj zrobi. to tu pada śnieg? Nie, tutaj jakaś mucha lat. Mam wrażenie, że są nowe efekty graficzne pododawane do subsistence. Okej, okay, tu się nic nie gotuje, tego jednego pomidora sobie schowamy do naszej skrzynki i super. Co bym chciał zrobić dzisiaj? Słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz, która mnie bardzo martwi. Przede wszystkim te circuit boardy. Obwody drukowane stosowane w wytwarzaniu zaawansowanych urządzeń elektrycznych. Ale jak sobie spojrzymy tutaj. To żeby wytworzyć te obwody drukowane, musimy mieć perły, i tak naprawdę mamy bardzo duży deficyt, jeżeli chodzi o perły. E, więc perły będziemy musieli sobie wydobyć, więc taka jest misja, pójdziemy polutować e, i te perełki powydobywać. E, druga sprawa jest taka, że niedługo będę musiał pójść w coś takiego jak, moi drodzy, kurnik. Chciałbym ten kurnik zrobić, bo żeby e, dopiero ktoś, któryś z widzów mi to napisał, e, jeżeli znajdę, to wkleję komentarz, jeżeli nie, to sorry. E, dopiero z kurnika będziemy mogli tak naprawdę w całości wykorzystać łuk refleksyjny, bo w wówczas będziemy mogli tworzyć Będziemy mogli tworzyć zaawansowane strzały premium. To się chyba tak nazywa. Więc pozwólcie, że na pewno to zrobimy, tylko najpierw będziemy lutować. W morzu perełek tak średnio szukać, tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj się rozejrzymy od razu, być może jakaś nam tutaj skrzyneczka wpadnie. Od razu chciałbym Was przeprosić, że nie było tak długo odcinka z Subsistence, ale ja po prostu nie miał czasu. Z live'ami też było tak średnio. No, mam nadzieję, że, że wrócimy do jakiegoś systematycznego nagrywania. To jest troszeczkę tak, jak macie pracę etatową, że nie jesteście w stanie tego wszystkiego jakoś mądrze połączyć. No bo, no bo nie. no bo, no bo nie. Na pewno byłoby mi łatwiej, gdybym miał tylko YouTube, ale wtedy by było ciężko z życiem takim na co dzień, bo pieniężków by nie było. Sami rozumiecie, że pieniężki, pieniężki ważne. Tak się zastanawiam nad tą świnią, która tam chodziła. Z niej jest zawsze dużo tłuszczu, a ale nie jest jakaś tam... Czekajcie... Dobra, ona podbiegnie, bo ona będzie chciała mnie zaatakować. O ty kur... Ona ma zero życia i ja mam złamaną kość. No niech cię szlak jaśnisty trafi, krew jasna zaleje. No, jak ona ma zero życia? To jest możliwe w ogóle? Złamała mi nogę chyba. Ja pierdziele. Jak to jest możliwe, że ona żyje? Nie, nie żyje. W ogóle miała zero życia i odbiegła. Ja teraz ze złamaną girą będę zapierdziałał. Jezus Maria. Matko święto, najdroższa, przenajdroższa. Dobra, usztywni złamaną nogę. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale mamy. Chyba wam pokazywałem hełm bojowy, mamy troszeczkę lepszą bluzę, mamy lepsze spodnie i buty, także jesteśmy jakkolwiek wyposażeni. No i tak jak mówiłem, trochę tłuszczu, jakiś kotlet schabowy z tego wpadnie. I idziemy tutaj. Tutaj jest dosyć ryzykowny teren, ja już wam od razu mówię, tu jest ryzykowny teren, bo tutaj jak wiemy, są łowcy. Ja nie lubię łowców z tego względu, że nie chcę mi się po prostu z nimi walczyć. Ale obok bazy łowców jest jeziorko, w którym moglibyśmy powydobywać perełki. Jest kilka takich jeziorek i dzisiaj postaram się do tych jeziorek tutaj dojść i te perełki powydobywać. Tam widzę skrzyneczkę. Może byśmy nawet kuraka jakiegoś upolowali, why not? Jaki pewny strzałk, aż to jest niepodobne do kroksa, po prostu to jest niepodobne do kroksa. Dobrze, tutaj mamy to, tutaj mamy to elegancko, tutaj mamy skrzyneczkę, i tu już trzeba być mega, mega ostrożnym i, i bardzo, bardzo uważnym, bo tutaj mogą się dziać rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby się stały. To znaczy, ja nie chcę walczyć z łowcami. Na szczęście mam dwa lockpiki, dwa więc w razie czego, jakby nam się trafiła zamknięta skrzynka, również będziemy mogli ją otworzyć. Patrzcie, jaki lód fajny. Dobra, bardzo. Bardzo się cieszę. W survivalach każda skrzynka jest na wagę złota, a jak się pojawia, to się człowiek cieszy. Ja przynajmniej tak mam. Tutaj postaram się ominąć państwa łowców. Mam nadzieję, że nie ma lagów, bo ja mam takie drobne, jakby ścinki, Kurde, nie wiem, z czego to się bierze. Tu jest skrzynka amunicyjna. Mam nadzieję, że będzie w niej amunicja. No tak, średnio, ale okej. Okay. Biorę, co mi gradaje. Nie będę tutaj jakiś bardzo, bardzo wybredny i musimy iść w lewo, bo tam mniej więcej... Ale co? Oho, wilczek. No niestety. Cały czas walczę z tym dziwnym... dziwnym bagiem. Ja nie wiem, czy go nazwać bagiem, ale z taką dziwną, zbyt dużą tendencją do powstawania nowych zwierząt. One powstają... One powstają naprawdę w takim tempie, że ja się zastanawiam... Czy on za mną idzie? Tak, idźcie za mną. Tu był ziemniak, tam jest wilk, a tu są łowcy. O, jest. Ja wiem, że ominąłem najprawdopodobniej, tam było, co to było? E... Ominąłem jakąś skałkę. Najprawdopodobniej było to żelazo, później będę tego żałował. Nie, nie będę tak próbował strzelać, raz się uda, raz się nie uda, nie? Taka liga uda, albo się uda, albo się nie uda, jak to mawiają w piłce nożnej. A tutaj jest pierwsze jeziorko, które chciałem odwiedzić. Sobie do tego jezierka, jezierka, jezierka wejdę. Na pewno, na pewno też jest fajny plus, że tutaj są piaskowce. Tych piaskowców ja dużo nie wydobywałem jakoś na przestrzeni ostatnich odcinków i w ogóle mojego lutowania. Byłem skupiony bardziej na drzewach i na lutowaniu skrzynek z gwoźdźmi. E, a gwoździe, gwo, gwoździ mam, ojej, i jeszcze trochę. E, bardzo się z tego powodu cieszę, bo ja mam tysiąc gwoździ aktualnie. Więc, przepraszam, aż mnie czknęło z wrażenia. Więc dojdzie do tego momentu, że ja będę bardzo, bardzo happy aby zakończyć budowę bazy. To znaczy, jeszcze, jeszcze planuję, jak ją skończyć. Na pewno musi być ten płot okalający bazę. To jest wręcz pewne i muszę to zrobić i nieważne, co by się tutaj działo, no trzeba to zrobić. To po pierwsze. Druga sprawa jest taka, że w tym głównym, w głównym holu, który mam zrobiony, najprawdopodobniej powstanie daszek. No bo nie, nie widzę innej możliwości, co by tam zrobić, ale złośliwość rzeczy martwo martwych, no bo ja tutaj nurkuję, a tu gunwo, a tu nie ma nawet pół, pół tej perełki. A niedobrze, niedobrze, panie Bobrze. No, mogłoby być lepiej. Pozbieram troszkę tych gloniaków, bo gloniaki też mi są potrzebne, zwłaszcza jak stworzymy kuchenkę, to będziemy mieli, gdzie to wszystko trzymać, a na zimę gloniaki będą potrzebne w gargantuicznych ilościach, z czego się bardzo cieszę, no bo one przede wszystkim służą również do tego, aby Wytworzyć antidotum, gdy nas coś tam przytruje, zatruje, i tak dalej, i tak dalej. E, więc, e, więc o tyle fajnie. No dobra, słuchajcie, pierwsza misja oblana, znaczy niezaliczona, przynajmniej w mojej głowie. E, w związku z tym, że no niestety nie trafiliśmy żadnej perełki, a ja bym chciał tworzyć tutaj. Perełki są bardzo ważne, bardzo ważne i nawet nie wiedziałem, że są tak deficytowym towarem. Kiedyś po prostu w, wlatywałeś do jeziorka i, i, i perełki były praktycznie wszędzie rozsiane. E, za każdym razem się, powiedzmy, tutaj respawniły, a teraz tak łatwo już nie jest. I nie wiem, czy, czy to jest kwestia zmienienia, zmienienia pewnego lutu, który jest tutaj dostępny w grze, czy po prostu ja nie mam szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Czy mnie coś goni? Ja mam nadzieję, że nie. Nie, ty sobie po prostu za mną idziesz. Oczywiście też musimy uważać na rzezimieszków. Ich, że tak powiem drop rate do świata, jeżeli to jest dobre określenie, raczej nie, też został zwiększony, ich po prostu jest więcej i Najgorsze jest to, że oni są w większych, w większych grupach chodzą, znaczy są bardziej zaawansowane w zaawansowanych grupach. Tutaj mamy najprawdopodobniej Potas. Jak traficie na taką grupę rzezimieszków, gdzie połowa tam z nich ma kaski czy hełmy bojowe, to naprawdę trudno jest ich zrobić, bo oni nie schodzą na headshota, tylko schodzą już na dwa headshoty na przykład jak wam się kiedyś przyfarciło, no to i nikt nie miał hełmu, no to tam nie było problemu, żeby grupę czterech rzezimieszków, czy trzech rzezimieszków ogarnąć, a gdy już dwóch z nich ma hełm, no to już tak prosto nie jest jakby każdy sobie tutaj myślał, więc tu, no trzeba być ostrożnym, zwłaszcza w tych rejonach. Oni lubią tutaj te rejony, nie wiem dlaczego, czy oni po prostu stwierdzili, że są daleko ode mnie, no bo gra ich rzuca tak, jak gracz jest usadowiony, czy to jest też troszeczkę tak, że oni w świecie moim pojawiają się randomowo, czyli gra rzuca ich gdziekolwiek tylko popadnie. To jest zastanawiające nie wiem, czy gdzieś jest to określone. Tu jest dru drugie jeziorko. Pamiętacie je. Zresztą bardzo miłe wspomnienia mamy z pierwszego sezonu Subsistence stąd. E, niestety niedokończonego, więc tutaj. <laughs> Nie, ale to nie moja wina była, tak? To, żeby była jasność. To nie moja wina była, kierowniku. Dobra, i tutaj mamy coś, na co, co, na co polowaliśmy, e, czyli perły. Perły, o, jak dobrze cię mieć. Mam nadzieję, że trafi nam się gdzieś po drodze jeszcze jedna. E, tutaj mamy piaskowiec. Niestety kończy nam się kilo, kurde. Zapomniałem znowu kilofa zrobić. Powinienem im zrobić więcej i po prostu mieć to z głowy, ale nie, ja oczywiście tworzę po jednym i potem idę gdzieś w... Looting. No i, i dupa, kur... Dobrze. Proszę państwa, tutaj są glony. Również bardzo chętnie bym je sobie wziął. I zastanawiam się, czy coś jeszcze tutaj w tym moim zacnym jeziorku, które kiedyś było bardzo, bardzo przeze mnie użytkowane, praktycznie codziennie do niego wchodziłem po oglony, jeszcze jest? Nie, nie ma, nie ma. Więc idziemy dalej, no po prostu, po prostu lać na to, idziemy dalej. Może znajdziemy jeszcze jedno jeziorko. Tu jest kurka, może byśmy kurkę jeszcze na obiadek sobie ogarnęli, będzie z tego jakaś kolacja na 100%. Mam wrażenie, że z bliska ten łuk jest o wiele mocniejszy niż niż tamten, który mieliśmy poprzednio. Chodź tu. Dobra, teraz obyło się bez złamanej kości. A z takiej świnki... Świnko! O, ale tłuszczu. Dobrze, dobrze, bo musimy, musimy mieć dużo biopaliwa. Sami to rozumiecie. Jest maj, w grze jest maj. Dokładnie, 22 stopnie, rośnie temperatura. Jak wyglądamy z wodą i z jedzeniem? Wyglądamy średnio. Zjemy sobie tą jagodę, która nam się tutaj trafiła. Te kurki damy na dół, żeby nam nic się tutaj nie pomieszało, i napijemy się wody. Mhm. Widzę, że jedzenie nam szybko zeszło, także mamy tutaj na pewno ograniczony czas, jeżeli chodzi o lutowanie. No i tutaj w tych terenach już trzeba być ostrożnym, bo to są tereny rzezimieszkowe. Ja je tak nazywam, że to są tereny rzezimieszkowe, bo ich po prostu stosunkowo dużo się tutaj pojawiało w moich, w, w moich czasach, gdy tutaj bardzo dużo lutowałem. To była taka moja stała trasa. Ja sobie tędy chodziłem lutować i robiłem takie kółko i mniej więcej cały dzień mi w grze zleciał. Wtedy już na styk wracałem do bazy, jak się robiło ciemno. Dlaczego mówię, że jest Maj? Bo czekam na truskawki. Bo tru... O, jest kolejne jeziorko. Czekam na truskawki, bo one też smakowitym, smakowite są. I taki to jest fajny konsek dla nas. I ich dosyć dużo się też dropi w świecie, więc jest kolejna perła. Dobrze, fajnie, fajnie, że te perełki się pojawiły w jeziorkach. Mam nadzieję, że w drodze powrotnej zahaczymy jeszcze raz o to jeziorko tam przy, przy łowcach i że tam też będzie perełka. Wtedy byśmy mieli na jeden dzień trzy, par trzy perły. Choć to też nie jest powiedziane, że to jest ostatni spot, w którym perełki można wydobyć. Tutaj mamy jeszcze Glona, chętnie sobie go wezmę. Ja mam nadzieję, jest, zobaczcie, druga perełka, ale dobrze, fajnie, cieszy to, cieszy, 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 bierę cię, bierę cię, moja maleńka. i, i, i piaskowiec, ale najpierw bym się wynurzył, bo się uduszę, piaskowiec, dobrze, to do dzisiaj taki dzień z piaskowcem, troszeczkę więcej tego piaskowca, też trochę żałuję, że twórca gry, ja wiem, że on ma ograniczone możliwości i tak dalej, ale to nie jest też, że ja się czepiam, tylko po prostu wpadłem na taki pomysł, że tutaj nie mamy czegoś takiego, jak na przykład ulepszenie siekiery, i ulepszenie kilofu, żeby na przykład siekiera szybciej czopała drzewo, a kilof, żeby był bardziej wytrzymały na przykład, to by było znakomite. No ale nie można mieć wszystkiego, trzeba być tutaj cierpliwym, być może kiedyś twórca jak będzie planował jakiś duży update, to coś takiego zrobi. Mam nadzieję, choć może kiedyś twórca postanowi zrobić Subsistence 2. Tego też nie możemy wykluczać, bo przecież to gra, która mu się chyba dobrze sprzedała. Nie była ona jakaś ta... nie, No jest niszowa, jest niszowa. Ale ja się też przyczyniłem że kilka kopii Subsistence się sprzedało. Mam nadzieję, że z mojego polecenia... Właśnie, napiszcie w komentarzu, kto z mojego polecenia kupił Subsistence. Z mojego polecenia. Nie chodzi mi o to, że tam reflinka jakiegoś wrzucałem, bo tam chyba reflinka żadnego nie wrzucałem, bo był chyba link do Steam'a, a z tego prowizji nie ma. Ale też nie o to chodzi, żeby była prowizja. Ja nie po to to mówię. Ale chodzi o to, kogo zachęciłem do grania w Subsystems po pierwszym sezonie, a być może po drugim. Dajcie znać w komentarzach. Będę bardzo, bardzo wdzięczny i później, później sobie zobaczę, ile się przyczyniłem do tego, żeby się ta gra rozwinęła. Tak? Będę liczył pieniędzy. Ale zaszliśmy daleko, słuchajcie. Trochę się obawiam takich dużych, dalekich podróży, bo jakby się tu coś stało i nas rzuci na drugi koniec mapy, to mam lipę z powrotem. No ale dobra, miejmy nadzieję, że nic się nie stanie. Spada nam wytrzymałość z bardzo prostego powodu, bo jestem głodny. Głodny jestem jak wilk, który gdzieś mniej więcej w tych okolicach może również krążyć. Czasem się zastanawiam nad tym, aby w tym miejscu zrobić bazy wypadowe. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Nie wiem, jak to do końca działa. Czy ja mogę dwa komputery bazy gdzieś postawić? Chyba nie. Chyba nie. Więc, więc nie wiem, czy to by wypaliło w jakimś tam mądrym sensie, ale bazy wypadowe by nam się bardzo mocno przydały. Bo zobaczcie, co się dzieje z wytrzymałością. No jest lipa. A w takim momencie bym sobie królika, kurczaka, etc. upiekł i by było w porządku. Mógłbym co prawda zrobić coś takiego jak. <laughs> Mógłbym zrobić coś takiego jak ognisko. I nie byłby to wcale głupi pomysł, bo to by nam dało kolejne minuty zwiedzania. Ale widzicie, żeby to zrobić, musiałbym mieć biopaliwo. Mógłbym zrobić jedno biopaliwo. Zrób mi jedno biopaliwo, i wtedy będziemy mogli zrobić rozpałeczkę. I wtedy będziemy mogli zrobić ogień, ugotujemy sobie te kurczaki, cwaniaki i wszystkie inne rzeczy, które można zjeść. Niezbyt wiele nam to da, bo dalej będziemy bardzo mało mieli energii z, z warzyw, bo warzyw niestety, jakiś jagódek i tak dalej, nie znalazłem zbyt, zbyt wiele. Ale poczekajcie, wejdziemy sobie tu na, na górę. Ja się zawsze na górze czuję bardziej bezpiecznie niż na dole i bez podtekstów tutaj proszę. Proszę rozpałkę i proszę mi stworzyć ogień. Tak dziwny odcinek, no widzicie, tak nigdy nie robiłem. Ta woda jest strasznie hałaśliwa. Wiecie, co ja sobie od tej wody ucieknę? Mam nadzieję, że tu będzie nieco bardziej wytłumiony i fajny dźwięk. Tak mi się też wydaje, że, to, że tak będzie. Dobra, mamy rozpałkę. Co to jest? To jest nasiona ziemniaka. Można zasiać i zebrać plony. Dziękuję bardzo. Trzy perełki. To z tego najprawdopodobniej będę mógł wytworzyć tylko jedno, jeden circle board. Ok, teraz to jest pod siódemką bodajże. Czekajcie, przepraszam. Słyszę go. Czekajcie, czekajcie, zejdę na dół. O, się przestraszyłem, że mnie zaatakuje. Uuu. Dobra. Bierzemy z, z niego mięcho i tak dalej, i tak dalej, idziemy na górę. E, przede wszystkim e, tutaj bym poprosił drewienko, e, czy, 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 rozpałka. Proszę bardzo, rozpal i... Rób mi z tego obiad. ok Jeszcze jedną rzecz możemy zrobić, poczekaj, ta. E, przecież możemy to zjeść, po to to zebrałem. To niech się robi. Mam nadzieję, że się nie przypali. No taki bushcraft troszeczkę nam się tutaj z subsistence zrobił. Tutaj mam jeszcze wodę, więc umyję ręce i napełnię sobie tej wody i zagotuję ją. Mam nadzieję, że dzień by się nie skończył tutaj szybko. Ale widzicie, to jest bardzo dobry plan na bazę wypadową. No bo, bo z drugiej strony muszę tutaj kombinować, a tak miałbym w piecyk trochę drewna w zapasie. Zawsze może jakieś zapałki bym ze sobą nosił i byłoby to korzystne, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to to właśnie nie wiem. No właśnie nie wiem. Będę się nad tym zastanawiał. Dobra, trochę jeszcze tego bym i w jedną wodę wypił. Czemu by nie? Niech to się piecze. Mam nadzieję, że się nie przypali w tym czasie, gdy biegnę po wodę. Straszny, straszny hałas tu jest. Aaa! Ok. Na siekierze mam jeszcze krew. Eee, I wracamy tutaj. Czyk-czyk-czyk. Dziękuję. Ok. Znakomicie. Niech się woda jeszcze przepali. I pytanie, czy będziemy mogli z tego coś odzyskać, czy jakieś materiały, o skrzynka tam jest, e, Brakuje, czego mi brakuje jeszcze w Subsystems, oznaczania przedmiotów, o Jezus Maria, to by było proste do zrobienia i nie wiem dlaczego twórca tego nie zrobił, oznaczanie przedmiotów, że na przykład tam jest skrzynka, klikam sobie jakiś tam przycisk i e, wiem gdzie iść, nie? to by było spoko, ale wtedy nie wiem czy miałoby sens e, te komputery, bazy i tak dalej, bo wtedy moglibyśmy wszystko robić znacznikami. I nie było zabawy. Może o to chodziło, żeby to było takie. E, nie wiem jak to nazwać. Rustykalne to chyba złe słowo, ale takie proste. Proste, proste w, w obsłudze. No, dawaj, dawaj tę wodę. Lej tę wodę. E, dobra. I teraz jakbyśmy stworzyli. E, Delaytem to zrobili. Coś tam odzyskałem, ale tak. Nie wpis, nie w gwist. Ni w oko. E, Idziemy tutaj, to tu jest skrzyneczka, ta skrzyneczka jest dla mnie teraz priorytetem, żeby ją uzyskać. Ona jest tutaj elegancko, dobra, i mniej więcej wytrzymamy dojście do bazy. Eee, cyk, to byśmy zjedli. Bo po co mamy to trzymać? I teraz ja się zastanawiam i próbuję sobie przypomnieć, gdzie były, gdzie były jeszcze jakieś jeziorka. Czy znaczy, mógłbym to zrobić na zasadzie mapy? Nie lubię tej mapy, ale mógłbym. W tym jeziorku byłem. W tym jeziorku byłem. W tym jeziorku. Nie byłem, więc to jest kolejny cel. Mam nadzieję, że jak będę szedł prosto, do, do, dojdę do tego jeziorka. I No i przy okazji oczywiście będę lutował wszystko, co tutaj jest. A propos skrzynek. Ale z, ole! Ale dałem teraz. Strzały już nie odzyskam, bo nie wiem, gdzie ją strzeliłem. Nie wiem, gdzie ją strzeliłem. I tutaj, I tutaj jest też moment, w którym trzeba bardzo uważać. Bo ostatnio tutaj zginąłem grając sobie sam. E, a mianowicie, co tutaj było? E, tutaj był lampart. A lamparty są dosyć szybkie. Znaczy takie, nie wiem, pumy. Ja bym to nazwał pumą taką, wiecie. Takie coś pomarańczowego. E, i, I to były. Z, kur czepieczone strasznie szybkie, mam nie kląć, bo widzowie mi napisali, słuchajcie, że ja za dużo klnę, więc muszę przestać przeklinać, ale mam, mam wrażenie, ja odnoszę takie wrażenie, że w subsistencji jakoś dużo kur... 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 czepieczone nie kląłem. Że to nie było tak, że ja na każdym kroku ku ku kuku ku, 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 ku robiłem. To było wręcz bardzo inteligentny... inteligentny content, tak mi się wydaje. Co prawda niezbyt... niezbyt lotny, ale inteligentny. Ktoś mi, ktoś mi napisał SMS-a. Bardzo przepraszam za takie kłopoty tutaj techniczne. Ja że coś słychać, ale po prostu nie wyciszyłem telefonu. Przepraszam. Przepraszam. E, Okej. Okay. Jeziorko, jeziorko, jeziorko. Jeziorko to jest kolejny cel naszej podróży. Oczywiście przy okazji rozglądając się cały czas za skrzynkami, które gdzieś tutaj mogą być yy, i które byśmy chcieli. Yy, oczywiście zlutować, yy, choć przedmiotów mam bardzo dużo, aż, aż sam się zastanawiam, kiedy znalazłem na to czas, żeby takie rzeczy robić. Bo teraz na przykład mam, w ogóle nie mam czasu. Też nie wiem, jak do tego doszło, że ja w ogóle w życiu nie mam na nic czasu. Eee, czekajcie. No tak, doby, to byśmy gdzieś tak szli, tamtędy. Ja mniej więcej chyba kojarzę, co to są za tereny. Też tam trzeba uważać, bo tam są łowcy, więc to też nie jest fajnie. Eee, to też nie jest fajnie, przeżywam. Proszę proszę, to się nie jest w ogóle fajny. Eee, moja żona już jest zdenerwowana, bo jestem za głośno, zapewne. Eee, więc muszę być ciszej. Ja nie umiem być ciszy, jak nagrywam odcinek, to też jest taki paradoks kobiet, że nie rozumieją tego, że nie, to nie tak, to nie tak, jak myślisz. Przepraszam, miałem nie śpiewać, nie wiem, czy śpiewałem kiedyś w subsistence, ale miałem nie śpiewać. Dobra, tutaj najprawdopodobniej jest dosyć duży, dosyć duży, no kąt nachylenia, więc niezbyt korzystnie jest tutaj się poruszać bliżej krawędzi. Aha, to jest to jeziorko, w którym my już byliśmy. No dobra, to pójdziemy do niego jeszcze raz. Ja zupełnie, zupełnie nie myślałem, że to jest to jeziorko. Ok, cyk, cyk i idziemy. Za pierwszym razem tam nic nie znaleźliśmy, ale mam nadzieję, że był już relut, jeżeli tak też mogę powiedzieć. Mam taką nadzieję, że był relut. Chyba był, bo słuchajcie, tutaj jest przede wszystkim to, to sobie też bym zebrał. Nie wiem, czy będę gotowy na to, żeby zrobić e, żeby zrobić mojej mili kuchenkę. Chciałbym, chciałbym, bo to by był. E, po pierwsze, już byśmy gotowali naprawdę fajne, wytrawne posiłki. Tam jest piaskowiec. Nie wiem w ogóle też, czy mi wystarczy e, czy mi wystarczy kilofa na ten piaskowiec. Oby. Bardzo dużo glonów. Co mnie też nie są to wcale złe informacje. E, cyk. Cyk. Dawaj. Dobra. E, tego nam wystarczy: znaczy tego, tego, czyli kilofa nam wystarczy na styk. Już musimy jechać do góry, do góry. gór, Góra, gór, góra. Proszę pana, bo, bo tlenu brakuje. E, I perełki żadnej raczej tutaj nie znajdę. Ty jeszcze tam popłynę, bo tam były też glony. Tutaj jest glon na pewno jeden, którego chciałbym wziąć. Cyk. Robi się już chyba ciemno, nie? No zdecydowanie. Już zachód słońca. Zobaczcie, wchodziliśmy do wody, jeszcze było jasno. Wychodzimy z wody, już jest zachód słońca. Tutaj bardzo dynamicznie postępują pory dnia. Skrzynka w lepszym miejscu nie mogła się zlutować. Mam nadzieję, że damy radę ją jakoś tutaj ogarnąć batonik proteinowy, zawsze na propsie, żeby sobie go wziąć. W ogóle szkoda, że ich tak mało leci. Ja próbuję troszeczkę w bazie ich przeoszczędzić, bo ja też nigdy w subsistence jakoś do zimy mocniejszej mocniej takiej nie dotrwałem i zastanawiam się też, czy zima powoduje mniejszą liczbę zwierząt. Bo to by była fajna informacja, jakbyśmy mieli taką informację, ale z drugiej strony czego oczekiwać od gry robionej przez jednego człowieka? Fajnej zabawy przede wszystkim, bo to jest fajna zabawa. Ja, ja bardzo lubię grać w subsistence. Powoduje u mnie wyciszenie. Ja na przykład lubię Grać w Subsistence i oglądać sobie vlogi. Eee, e, znaczy vlogi, słuchać vlogów e, albo podcastów. E, powiem szczerze, że to jest fajna sprawa. Dobra, królik, ole się pierdzielną od drzewo jeszcze. Jezus Christ, przepraszam Królik, że jeszcze musiałeś od drzewo się opierdzielić, a jeszcze żyje w ogóle do tego wszystkiego. Ale gigantyczna jest ta baza, nie wiem, za dużo mi ją zrobiłem, to jest to jest na pewno. fakt. Dawaj drewno. Dawaj, dawaj. Tak, tak, tak. Drewna będę musiał zrobić poza odcinkami. Mam prawie, co prawda, 400 desek, yy, ale wydaje mi się, że to jest za mało. Będzie potrzeba nam tego zdecydowanie więcej. To jest jeszcze scrap. Pozwólcie, że ja sobie tutaj jeszcze przy bazie, mm, korzystając z tego, że już się czuję bezpiecznie, że nie będę musiał zapierdzielać na gwałt do bazy. <laughs> sobie wszystko pozbieram. Wilka ominę. Zresztą do bazy muszę spierdzielać też, bo ja mam dużo mięsa na sobie. I zakładam, że ono zacznie zaraz gnić, jeżeli już nie zgniło będzie za mną? Nie. Dobra, już zaczyna gnić. Fucking shit z tym mięsem. Zakładam, że to też jest yy, zależne od pory roku. Dobra, walić to włókno. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Cyk, cyk, cyk. Szybko. Dobra, daliśmy radę. Ten tłuszcz to mi daj. Yy, tutaj to dorzuć. Nie, lampki nie zapalam, bo, bo to tylko będzie drenować nas z energii. Tutaj dorzuć, to zabierz. Mm, I to wrzuć. I będzie nam się przytapiał tłuszcz na biopaliwo. E, na pewno jakiś mięsior nam zgnił. Szkoda troszkę. Szko szkoda. Szkoda. E, ale nie ma, tego złego, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czyli tak to, to, to. 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 Ok, coś tam wydobyliśmy, co mnie cieszy. To to e, królika zabij opraw. I wpierdziel go tu. Daj mnie też popiół, który wrzucimy tutaj. Robaka możemy zjeść. Nic nam to nie dało, zupełnie. <gry> e, tyk, 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 tyk. O! Już 250 prąchu strzelniczego. Spoko. Trochę więcej skrapów. E, tutaj będziemy mieli tą. Tutaj będziemy mogli schować perły, które będą tutaj. Eee... Okej. Okay. Zobaczcie. Wodorostów już jest trochę. 70. To już nawet tro trochę, trochę. E, fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. E, to będziemy mogli przerobić na sznurki. Dobra. A jedną rzecz, która nam została damy do jako paliwo. E, dobrze. Niech to się przetapia. Znaczy przepala. To może lepsze słowo. E, jedną wodę możemy się napić. To przede wszystkim. E, zaraz będziemy, będę mia miał duże przygotowywanie wody. E, Okej. Okay. I teraz tak. Ile my mamy tutaj masy? Dobra, już wiem ile mam masy. Masy potrzebujemy około 150, czyli tak. Recykler będzie nam potrzebny do tego, żeby przerobić na pewno niepotrzebny kilof już. To mięso również mamy tutaj. I będzie nam brakowało 41 masy. I będzie to ciężkie do zrobienia, więc muszę coś prze. E, widzicie, i to są takie momenty, w których ja nie za bardzo lubię, e, bo muszę się czegoś pozbyć. Muszę się czegoś pozbyć. E, I tutaj takim. Co to jest? Potas? Rozdziel na pół. E, I daj mi to tu. Ile to by było? 98. Podziel na pół, 49. Podziel na pół, 25. Dobra. I byśmy potrzebowali jeszcze 16, czyli 12. Yy... I takie coś zróbmy. Wiem, nie powinienem tak robić. Powinienem się okazać gościem, który jest cierpliwy i na to czeka. Ale ja jestem niecierpliwy i na to nie czekam, więc pozwólcie, że to moja gra i ja będę decydował. Ale teraz jestem w stanie moich kochani fajni, fantastyczni, zrobić to. Mam przede wszystkim sztabki. Potrzebujemy do tego 20 skrapów i 30 płytek. O kurde, ceny podrożały. 20 skrapów i 30 płytek. No dużo, dużo. Proszę bardzo. Teraz możemy zrobić piekarnik. 31 minut odcinka, po prostu... Sz sz szkoda, szko szkoda gadać. Po prostu za długo. Mhm. daj mi ten tłuszcz, który się już tutaj przytopił i włącz to, żeby to już pracowało. E bardzo fajnie. I jest piekarnik, moi drodzy, Ok, I teraz możemy ten piekarnik postawić gdzieś blisko, na przykład lodóweczki. Tada! I teraz, przede wszystkim, poproszę Ciebie, poproszę Ciebie, poproszę Ciebie, poproszę Ciebie, Ciebie też. Ciebie jesteś ziemniakiem, to również. Tak? To nie wiem, ale też moglibyśmy to chyba dać. To zrobimy tak, to zrobimy tak, i będzie git. Tyk, mhm. cyk, 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 cyk. I cyk, cyk, i cyk. I teraz będziemy mogli. Aha, przede wszystkim, żeby cokolwiek gotować, no musimy mieć wyposażenie, przede wszystkim jakiś garnek do zupy albo patelnię do jakiegoś czegoś tam. Widzicie, patelnia nie jest wcale tania. Garnek również nie należy do tanich, bo kosztuje praktycznie tyle, co sama, co sama kuchenka, co jest paradoksem troszeczkę, ale będę celował, bo ja bardzo dużo chcę wytwarzać pomidorów. I będziemy mogli gotować coś takiego jak zupę pomidorową. Już to robiliśmy. Ale również później będziemy piec na przykład, jakieś pieczenie i tak dalej, i tak dalej. W ogóle idę jeszcze na górę, bo tutaj powinno być już to. Ok, uzyskaj nasiona. Zarąbiście. Tutaj wlejemy wody. Mam nadzieję, że będzie 100%. Tak jest, będzie 100%. Wybaczcie, że robię to na odcinku, ale ale tak. Bo taki mam kaprys. Zrobimy to tak, tak. To sobie bierzemy tu, tu, tu. To dajemy tu. Tutaj powinniśmy mieć jeszcze popiół. Wracamy. Tu. Wrzucamy popiół. I teraz to sobie wszystko będzie rosło. Mamy jeszcze czas na bawełnę. Mam nadzieję, że damy. Damy radę. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam. Dajcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, ja będę zobowiązany i wdzięczny, jeżeli dacie znać, czy mam kontynuować serię Subsystems. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.